dla takich kibiców naprawdę chce się pracować i to pracować jak najlepiej i dać siebie wszystko. Hej, siemano wszystkim, tutaj Alessandro, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FMA 2014. Kontynuujemy nasze zmagania w grupie mistrzowskiej, przed nami trzecia i czwarta kolejka właśnie drugiej części rozgrywek. Jesteśmy po dwóch pierwszych spotkaniach w ramach właśnie grupy mistrzowskiej. Ostatnio wygraliśmy finał Pucharu Polski w znakomitym stylu, pokonaliśmy 7-0 Jagiellonię Białystok. Przedtem niestety przegraliśmy na inaugurację rozgrywek w grupie mistrzowskiej 0-1 z Lechem, no i później niestety kolejne spore upokorzenie 2-5, aż przegraliśmy z Lubińskim Zagłębiem. No i dzisiaj przed nami mecz z Jagiellonią, a także spotkanie wyjazdowe z Koroną Kielce. No tutaj niesprzecznie, bezsprzecznie w tych dwóch spotkaniach musimy wygrać oba mecze, jeżeli chcemy jeszcze wliczyć się w walce o tytuł mistrza Polski. No tak, w tym momencie przedstawia się tabela ligowa, zatem mamy 30 punktów, no i 4 punkty straty do liderującego Lecha Poznań. Drugie miejsce zajmuje Legia Warszawa, która już zdążyła nas wyprzedzić. No a my na razie jesteśmy na trzecim stopniu podium. No i Jagiellonia, która dzisiaj gra właśnie pierwszy mecz z nami na miejscu czwartym. Dalej Zagłębie, Ruch Chorzów, Korona i ostatni w tabeli grupy mistrzowskiej, ósmy Widzew Łódź. Zatem przejdźmy sobie już czym prędzej do tego spotkania z Jagiellonią Białystok. No nie tak dawno oczywiście pokonaliśmy Jagiellonię aż 7-0 w meczu o finał Pucharu Polski. No i zdobyłem swoje pierwsze trofeum w roli menedżera Wisły Kraków. No ale to spotkanie nie będzie na pewno takie samo jak tamto. Tak więc tutaj również nie możemy zlekceważyć rywala. No i ustalmy sobie, może składam to spotkanie w bramce. Pozostanie oczywiście Michał Miśkiewicz. Tutaj się nie, w tej kwestii nic nie zmieni. Na lewą stronę obrony wejdzie Żasama w miejsce Modelskiego. Bessert i Nalepa może pozostaną na środku obrony, mimo że naprawdę, no tutaj Bessert zagrał fatalne spotkanie w meczu z Zagłębiem, no ale to był taki wypadek przy pracy, bo w poprzednich meczach tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze spisywał się Belg, wypożyczony z Manchesteru City. W miejsce Nalepy pojawi się na środku obrony, tak właśnie sobie myślałem, Krystian Kujawa. Ja sobie, moi drodzy, patrzyłem na ostatnie występy naszego wychowanka, no i spójrzcie tutaj, jak spisywał się Krystian Kujawa. Tutaj bardzo rzadko zdarzają mu się słabe mecze, w większości, o spójrzcie, 7-8, 7-3, 7-3, 7-2, 9-1, no kiedy tylko pojawiał się na boisku młody 19-latek, no to naprawdę spisywał się całkiem, całkiem nieźle, tak więc myślę sobie, że on dzisiaj na środku obrony będzie partnerem Belga Matiasa Bossertza. Na lewej stronie obrony oczywiście w miejsce Endura Samuel Soprien, w środku pomocy tutaj w miejsce Romarika na murawie przywitamy Szejka Bongre, w miejsce Hołoty wejdzie Lloyd James, z prawej strony Ureta, no może damy sobie na prawą stronę, no właśnie, bo tutaj jeszcze jedną rzecz, na którą zwróciłem uwagę, spójrzcie tutaj jak Ureta spisuje się na poszczególnych pozycjach. Spójrzcie, średnia ocena po 15 spotkaniach na lewym skrzydle 6,79, natomiast na prawym skrzydle po 13 meczach 7,52. Tak więc to świadczy o tym, że Urugwajczyk dużo, dużo lepiej czuje się na prawej flance, zatem może zostawimy sobie go tutaj na prawej flance. Jako ofensywnego pomocnika oczywiście zostawimy sobie również Semira Stylicza, chyba że jeszcze zastąpimy go Mateuszem Szwochem, no ale kondycja tutaj byłego gracza Arki bardzo podobna, tak więc może niech zostanie Stylicz, no i na lewą stronę może niech powędruje w takim razie Maciej Gajos. Jest w pełni sił, może również grać jako lewoskrzydłowy, tak więc może dzisiaj zagra w końcu jakieś dobre spotkanie, bo tutaj spójrzcie, no dawno nie widzieliśmy już dobrego meczu w wykonaniu Macieja Gajosa, no a poprzednie tutaj występy, począwszy tutaj od tego spotkania
towarzyskiego z Zagłębiem Sosnowiec, tutaj już naprawdę strzelał sporo goli, również we wcześniejszych meczach także spisywał się bardzo dobrze, no powołanie do reprezentacji Polski, no ale później jakoś kolokwialnie mówiąc osiadł na laurach Maciej Gajos, no ale mam nadzieję, że w tym meczu pokaże się z dobrej strony. W ataku zostawimy sobie Emiliano Sale, który niestety tutaj nie ma zbyt dobrej kondycji, no ale to jest w tym momencie najlepszy nasz napastnik, który no, do którego jako jedynego nie mogliśmy się przyczepić po meczu z Zagłębiem. Zrobił co do niego należało, strzelił 2 gole, zaliczył bardzo dobrą ocenę, tak więc pozostanie Emiliano Sala w ataku. No i tutaj jeszcze spójrzmy sobie, powraca również do zdrowia João Matrial, być może jeszcze w tym sezonie tego gracza zobaczymy, no ma tutaj tylko jeden dzień jeszcze kontuzji, no ale naprawdę będzie musiał jeszcze przez jakiś czas dochodzić do pełni zdrowia, ale być może jeszcze gdzieś tam pod koniec zmagań w grupie mistrzowskiej Francuz na murawie się pojawi. Dobra, zatem zastąpimy jeszcze Romarika Dariuszem Dudką na ławce rezerwowych. Również na tę ławkę rezerwowych powędruje Marko Jovanovic. Nie, może zostawimy sobie Michała Nalepę tutaj na ławce rezerwowych. W razie czego, gdyby kontuzji doznał któryś z naszych środkowych obrońców, żebyśmy mieli jakiegoś wartościowego zmiennika. No i Boguski w miejsce może Tomka Hołoty, który sobie odpocznie tutaj. Mamy w razie czego Mateusza Szwocha. Dobra, no i moi drodzy, takim składem chyba rozpoczynamy to spotkanie. Spotkanie z Jagiellonią, która tutaj na razie na 4. miejscu w rozgrywkach grupy mistrzowskiej. No i spójrzmy, jaki tutaj skład wystawił na to spotkanie trener i gości tego spotkania Piotr Stokowiec. Zatem w bramce Jakub Słowik z numerem 1. Dalej z 15 Jakub Tościk, numer 5 De Vito, numer 7 Georgi Popkadze, numer 3 Leowacz, numer 16 kapitan zespołu Rafał Murawski, 14 Adam Dźwigała, Jakub Wójcicki z 8, Daniel Mlonek z numerem 17, Leon Maniama z numerem 32, no i Dawid Plizga jako wysunięty napastnik dzisiaj w zespole Jagiellonii. Wciąż w zespole z Białegostoku pauzuje Rafał Gikiewicz, nie, przepraszam, Łukasz Gikiewicz. Za chwilę sobie zobaczymy. O, tutaj Łukasz Gikiewicz, także Marcin Pietrowski, no i oczywiście Bartosz Skowron, który jest wypożyczony z naszego zespołu. Tych trzech piłkarzy dzisiaj do swojej jedenastki Piotr Stokowiec wsadzić nie mógł. Zatem jeszcze analiza przedmeczowa. Tutaj jesteśmy zdecydowanym faworytem tego spotkania. No i oczywiście mam nadzieję, że spróbujemy tutaj po pierwsze powalczyć po 3 punkty, a po drugie liczę na to, że tutaj stracą swoje punkty Legia, a także Lech, które właśnie mnie tutaj w tabeli wyprzedzają. No tutaj będzie ciężko, żeby Legia straciła punkty, bo gra u siebie z Widzewem, no ale być może Ruch będzie w stanie uszknąć jakieś tutaj punkty Lechowi Poznań, no i zbliżymy się do zespołu Lecha Poznań. Zatem tutaj jeszcze instrukcje dotyczące rywali. Musimy tutaj dobrze pokryć skrzydłowych, również Daniel Mlonek, Dawid Plizga, który tutaj jak widzicie, no ma słabą dosyć kondycję, tak więc być może nie będzie tutaj siał jakiegoś spustoszenia w szeregach naszych rywali, no bo jednego gola już w tym sezonie nam Dawid Plizga strzelił, no i to nie było wcale tak dawno, to było na naszym stadionie, tak więc tutaj będzie trzeba uważać na tego zawodnika. Dobra, zatem mamy już ustalone instrukcje, jeszcze tutaj oczekuję wyłącznie zwycięstwa, przerwać naszą kiepską passę. Nie idzie nam ostatnio najlepiej, pokażcie na co was stać, no tutaj tylko jeden zawodnik, bramkarz Michał Miśkiewicz zachwycony, no i tutaj powiedzmy naszym piłkarzom, że wierzymy w ich umiejętności, no tutaj 2 zmotywowanych, 4 zadowolonych, a więc nie jest źle, tutaj większa część drużyny zareagowała pozytywnie na tą rozmowę, no i rozpoczynamy zatem moi drodzy spotkanie Wisła Jagiellonia Białystok. No i pierwsza akcja naszego zespołu jest Miśkiewicz do Samuela Sopriena, ten do Macieja Gajosa. Gajos, ładne zagranie, no ale tutaj nie doszła ta piłka do Sali. Uwaga, ureta, ależ kapitalne uderzenie, no ale tam piłka chyba od poprzeczki albo od słupka odbiła się, no i nie wpadła do bramki Jakuba Słowika. No potężne teraz uderzenie, ureta mógł w fantastyczny sposób tutaj Urugwajczyk otworzyć wynik tego spotkania. No tutaj jak widzicie Ruch Chorzów już prowadzi z Lechem 1-0, tak więc no jest naprawdę dobrze, to jest dla nas bardzo korzystny rezultat. Uwaga, Żasama do Urety, jeszcze tutaj Urugwajczyk, Ureta, przerzucenie piłki, no ale niedokładnie, no tutaj mało dokładności w tych naszych podaniach. Próbujemy grać fajnie, kombinacyjnie, no ale jak widzicie tutaj niestety nie za dużo z tego wychodzi. Uwaga, bo teraz akcja Stilic, no i teraz zablokowany, no szkoda, mógł jeszcze powędrować z tą piłką do przodu Semir Stilic, no a zdecydował się Bośniak na strzał, no i ten strzał został zablokowany przez graczy rywali. Uwaga, bo teraz rusza Jagiellonia, jest Sopriem, dobrze teraz tam blokuje rywala, jest Stilic do Urety. Ureta,
No, lewą stronę, Maciej Gajos, ładnie do sali, Emiliano Sala! No i tutaj tylko rzut rożny, jakimś cudem Jakub Słowik wyłapał ten strzał i wybił piłkę na rzut rożny. Uwaga, bo teraz jest dośrodkowanie w pole karne, no ale radzą sobie jakoś obrońcy Jagiellonii z tym dośrodkowaniem, no i będziemy mieli tylko rzut z autu. Musimy zachęcić naszych zawodników do gry długimi podaniami, zatem tak też robimy. 40 minuta spotkania, no kilka ciekawych akcji w tym spotkaniu, no ale niestety żadna z nich póki co nie przynosi nam prowadzenia, zatem do przerwy w meczu Wisła Kraków i Jagiellonia remis 0-0, no i mam nadzieję, że w drugiej połowie będziemy dużo, dużo skuteczniejsi. Oczywiście jestem rozczarowany tym, co pokazaliście w tych pierwszych 45 minutach, no musimy tutaj zagrać zdecydowanie lepiej, jeżeli chcemy powalczyć tutaj o pełną pulę w meczu z Jagiellonią. Zatem rozpoczynamy drugie 45 minut, na razie tylko i wyłącznie 0-0, no ale mam nadzieję, że tutaj coś w drugiej połowie uda się ciekawego wymyślić. Teraz Stilicz do Sali, ten do tyłu do Bongre, Bongre, Ureta, uwaga, James, Sala, no ale tam jeszcze dobra interwencja Giorgio Popkadze, no i wciąż remis 0-0 na Raymonta, uwaga, może teraz, no ale tam dobrze, tutaj ściągnięta piłka, nie dotarła w końcu do Emiliano Sali. No tutaj jeszcze Matias Bosert bezpardonowo zaatakował swojego rywala. No i sędzia przyznał rzut wolny zespołowi Jagiellonii. No bardzo słabo dzisiaj wygląda Semir Stilicz. Niestety słabo gra ten zawodnik. No tutaj ruch Chorzów prowadzi 2-1 z Lechem. To jest bardzo dobra dla nas wiadomość. No ale my póki co nie potrafimy strzelić gola zespołowi Jagiellonii Białystok. Zatem Mateusz Foch w miejsce Semira Stilicza, również słabo dzisiaj wygląda Ureta, no i w jego miejsce na murawie pojawi się Michał Szewczyk, natomiast Maciej Gajos powędruje tutaj na prawą stronę, a na lewą przeniesie się właśnie Michał Szewczyk. Zatem te dwie zmiany na razie sobie przeprowadzamy, tutaj jeszcze spróbujmy zmotywować naszych zawodników, no i mam nadzieję, że uda się w końcu coś strzelić. Mamy 65 minutę, jeszcze 25 minut do zakończenia tego meczu, a my wciąż bezbramkowo remisujemy z Jagiellonią. Tutaj jeszcze Lech strzela gola na 2-2, zatem no, znając tutaj szczęście moje w tej grze, no to zaraz Lech strzeli gola na 3-2. No tutaj jeszcze wprowadzimy sobie Rafała Boguskiego w miejsce Szejka Bongre. No i tutaj będziemy już do końca grali dwoma napastnikami, aczkolwiek nie wiem, czy tutaj coś to pomoże, no bo już naprawdę niewiele czasu pozostało do zakończenia tego meczu, a my wciąż tylko i wyłącznie remisujemy 0-0. No to by był trzeci mecz bez zwycięstwa w lidze, gdybyśmy tutaj nie sięgnęli po 3 punkty, no i można by już zacząć mówić o jakimś małym kryzysie w moim zespole. No ale poczekajmy jeszcze chwilę, bo jeszcze jest końcówka tego spotkania, jeszcze spróbujmy coś tutaj zdziałać, jeszcze piłka wybita przez Sopriena, no 20 sekund pozostało do zakończenia tego meczu, no już nic chyba w tym meczu się niestety nie wydarzy, no i zremisujemy to spotkanie z Jagiellonią 0-0, no bardzo wielka szkoda, bo mieliśmy dzisiaj kilka dobrych szans do tego, aby strzelić bramkę. Bardzo jestem zadowolony z występu Samuela Sopriena, 7,5, również dobrze zagrał Lamin Jasama, 7,3, przepraszam Was bardzo za ten mój głos, ale troszkę jestem przeziębiony i przez to mój głos może troszkę się zmieniać. Tutaj Lamin Jasama również zagrał dobre spotkanie, no i nasi boczni obrońcy dobrze się spisali, no ale niestety żaden z zawodników ofensywnych nie spisał się na miarę oczekiwań. No i oczywiście jestem głęboko rozczarowany tym, co pokazaliście. No spójrzmy tutaj, tylko dwa strzały Jagiellonii, tylko jeden celny, no ale niestety nie udało się dzisiaj wygrać. No i spójrzcie, jakiś wielki tutaj pech. Legia przegrała sensacyjnie u siebie z Widzewem. Lech stracił punkty w meczu z Ruchem Chorzów. No a my nie potrafiliśmy dzisiaj pokonać zespołu Jagiellonii Białystok. No gdyby się tak stało, no to mielibyśmy już tylko 2 punkty straty do prowadzącego Lecha. A tak to wciąż 4 oczka ma nami przewagi zespół z Poznania. Tak więc no niestety tutaj spójrzcie jeszcze na inne rezultaty. W jeszcze jednym meczu tutaj remis w spotkaniu Zagłębie z Koroną, natomiast w grupie mistrzowskiej Górnik Miedź 0-0, Kolejarz Stróże Zawisza 1-3, Lechia 3-1 wygrywa z Krakowem, natomiast Śląsk remisuje 1-1 z Olimpią Grudziądz. Dobrze, zatem kontynuujmy sobie może, no szkoda, musimy tutaj po raz kolejny zwrócić uwagę naszym zawodnikom na to, że grali słabo, zobaczymy jak oni na to wszystko zareagują, no bo ostatnio różnie naprawdę z tym bywało. Spójrzmy tutaj, kto zagrał w tym spotkaniu słabo? No na pewno słabo zagrał Semir Stilicz, jego trzeba zganić w pierwszej kolejności, no bo to jest taki piłkarz, który świadczy o sile naszego zespołu. No i spójrzmy, to niesprawiedliwe, zbyt rzadko byłem przy piłce, no jak zwykle tutaj
Semir Stylisz nie przyznaje się do winy. No są piłkarze tutaj, którzy nawet jak grają słabo, no to starają się tutaj oddalić od siebie właśnie te oskarżenia. Skrytykujemy formę za stwarzanie sytuacji podbramkowych. Zagrałem fatalnie, no tutaj Ureta przyznaje się, że nie zagrał dobrego meczu. Spójrzmy, kto tutaj jeszcze zagrał słabo. No, Maciej Gajos, o nim również nie można powiedzieć dobrego słowa po spotkaniu z Jagiellonią. Skrytykuj formę. Moja gra nie rzucała na kolana. Następnym razem będzie lepiej. No, oczywiście mam taką nadzieję. Dobra, zatem kontynuujmy sobie. Tym trzem zawodnikom należało zwrócić uwagę, że zagrali dzisiaj słabo. No i zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na ich postawę w kolejnych spotkaniach. No, a tutaj jeszcze informacja o tym, że João Matrial powraca do pełni sprawności. No i już niedługo będziemy mogli liczyć na Francuza. No i tutaj jeszcze słusznie skupiliśmy się na defensywnych stałych fragmentach gry. No i dobra, zatem tak sobie zostawimy, no bo oczywiście Korona zarówno w grze, jak i w rzeczywistości słynie właśnie z tego, że dużo bramek, że większość w zasadzie swoich bramek strzela po stałych fragmentach gry, tak więc tutaj trzeba uważać na właśnie te aspekty w meczu z zespołem z Kielc. No i jeszcze jeden dzień czeka nas... Jeszcze jeden dzień oczekiwań właśnie przed meczem z Koroną Kielce. No i również zespół, który podobnie jak Zagłębie nam nie leży, zwłaszcza na wyjeździe, ciężko nam naprawdę wygrać mecz z Koroną. Tak więc no tutaj w fazie zasadniczej przegraliśmy tam 0-1. No i mam nadzieję, że tym razem będzie troszkę lepiej. No tutaj w małych derbach Wisła do lat 18, Krakowia do lat 18, 2-1 dla naszego zespołu. No i spójrzmy tutaj jeszcze, wciąż jesteśmy liderem i mamy już 3 punkty przewagi nad Koroną Kielce. No i wielkimi krokami zbliża się drugie z rzędu mistrzostwo dla młodej Wisły, no bo tutaj już 3 punkty przewagi, do końca 3 kolejki, tak więc no mam nadzieję, że moi młodzi zawodnicy nie wypuszczą z rąk właśnie tego zwycięstwa w lidze. No i tutaj spore zainteresowanie ze strony kibiców, około 10 tysięcy biletów zostanie sprzedanych w Kielcach na mecz z Wisłą. No i tutaj pojedziemy do Kielc po nasze pierwsze zwycięstwo dopiero w grupie mistrzowskiej. No naprawdę nie wiedzie nam się na razie najlepiej. Pozostało nam wygrać wszystko, co jest do wygrania, ale myślę, że z kosmicznymi wynikami na stadionach może być ciężko. Wolałbym skoncentrować się na wygrywaniu, oczywiście kibice zachowują się fantastycznie. No i tutaj proszę bardzo, mecz na szczycie, Legia Lech. No tutaj pasowało mi albo zwycięstwo Legii, albo remis. Gdyby Lech tutaj wygrał, no to już byłby naprawdę bardzo duży problem. No mam nadzieję, że tutaj Legia powalczy w zespole, w starciu z zespołem lidera. No ale niestety tutaj widzicie, Lech wygrał dosyć pewnie 3-1, no i powiększył przewagę nad nami aż do 7 punktów. Tak więc no będzie już ciężko bardzo tą stratę tutaj odrobić. No i chyba, moi drodzy, nie chcę jeszcze zapeszać, ale wszystko wskazuje na to, że po raz drugi z rzędu zostaniemy góra wicemistrzem Polski. No ale wciąż jeszcze nie wszystko stracone. Mamy 7 punktów straty, no ale do końca pozostało nam jeszcze 4 spotkania, a w 4 spotkaniach można zdobyć aż 12 punktów. Tak więc no tutaj naprawdę jeszcze myślę, że będziemy w stanie powalczyć z Lechem o tytuł mistrzowski. No ale to mistrzostwo po tych kolejnych zwycięstwach Lecha no, zaczyna nam się niestety oddalać. Jeszcze tutaj garść informacji natomiast na temat Ligi Holenderskiej. Tam już odbywają się baraże o utrzymanie, także baraże o udział w europejskich pucharach. To jest taka specyficzna właśnie liga, w której właśnie takiego typu baraże o udział w europejskich pucharach się rozgrywa. Spójrzcie, na razie tutaj moja statystyka. 4 mecze to zwycięstwa Korony i 3 mecze to nasze zwycięstwa. Tak więc tutaj no mamy, można powiedzieć, niekorzystny bilans w spotkaniach z zespołem prowadzonym przez Jana Urbana. No i dzisiaj na Arena Kielce czeka nas kolejny bardzo poważny sprawdzian w walce o ligowe punkty. Tutaj Hołota od razu w miejsce Lloyda Jamesa, ten wędruje w miejsce Darka Dudki, tutaj na środku pomocy Michał Szewczyk w miejsce Macieja Gajosa na lewe skrzydło. Zostawimy sobie Stlicza, zostawimy sobie Salę, no i w miejsce Krystiana Kujawy Michał Nalepa na środek obrony, tutaj boki obrony oraz środkowy obrońca Bosert bez zmian. No i takim sobie chyba składem wyjdziemy na to spotkanie, aczkolwiek jeszcze tutaj myślę, żeby wyjść inną taktyką, na przykład taką, w której tutaj właśnie zagramy defensywnym pomocnikiem, no bo mecze wyjazdowe zawsze są dla nas dosyć trudne, tak więc tutaj chyba tak będzie lepiej, że zostawimy sobie jako defensywnego pomocnika właśnie
jako defensywnego pomocnika zostawimy sobie Szejka Bongre, to będzie nasz rygiel defensywy, a nasz wysunięty rozgrywający to będzie w tym meczu Lloyd James, natomiast Tomek Hołota będzie pełnił rolę pomocnika długodystansowca, no i jako schodzący napastnicy Ureta i Szewczyk, w środku Emiliano Sala, no i zobaczmy, jak takie ustawienie zda egzamin. Tutaj jeszcze Stylicz wejdzie w miejsce Szwocha na środek, na, przepraszam, ławkę rezerwowych, Romarik wejdzie w miejsce Filipa Modelskiego, no i chyba takim składem sobie wyjdziemy na ten mecz, zatem zgłaszamy sobie zespół, aha, jeszcze możemy wziąć jednego rezerwowego, no to niech będzie Mateusz Szwoch na przykład, również może się przydać jako środkowy pomocnik, niekoniecznie ten ofensywny, no i wychodzimy takim składem na mecz z Koroną Kielce, z Koroną, w której składzie oczywiście występuje najlepszy strzelec na ten moment T-Mobile Ekstraklasy, czyli rzecz jasna Sergiej Kiżniczenko, piłkarz, którego no naprawdę po sezonie chciałbym sprowadzić, ale myślę, że mój budżet absolutnie mi na to nie pozwoli. No tutaj spójrzmy jeszcze, jakich jeszcze piłkarzy desygnował do tego meczu: Jan Urban, Dariusz Trela w bramce, dalej Paweł Golański, Tomasz Gurzeda, Tomasz Lisowski, Marcin Cebula, Grzegorz Lech, Jacek Kiełb, Daniel Barbus, także Pawle Popara, no jego imienia akurat nie znałem, no i Sergiej Kiżniczenko jako ten wysunięty napastnik, no i zobaczmy, jak spiszemy się w meczu z Koroną Kielce. Tutaj gospodarze są faworytem tego spotkania, no jeżeli tutaj przegramy w Kielcach, no to myślę, że już chyba niestety będziemy musieli pożegnać się definitywnie z tytułem mistrzowskim. No jeżeli chcemy o ten tytuł wciąż jeszcze powalczyć, no to bezsprzecznie musimy w meczu z Koroną sięgnąć po 3 punkty, tak więc no będzie niezwykle ciężko, no bo rywal, jak już mówiłem wcześniej, wybitnie na mnie leży, tak więc no musimy tutaj zrobić absolutnie wszystko, aby tutaj sięgnąć po kolejne 3 oczka, tak więc tutaj mamy już instrukcje dotyczące zespołu zrobione, jeszcze tutaj spójrzmy, jak będzie wyglądała motywacja, pokażcie, co potraficie, no całkiem nieźle tutaj zmotywowani moi zawodnicy, 3 bodajże zmotywowanych, nie, 2 zmotywowanych, no i aż 5 zachwyconych, tak więc jest naprawdę dobrze, czy zachwyconych, czy zadowolonych, no to już nie ma większego znaczenia. Dobra, no i rozpoczynamy, moi drodzy, to spotkanie Arena Kielce, no i tutaj postaramy się wywalczyć nasze pierwsze 3 punkty w tym sezonie. Uwaga, bo już pierwsza akcja naszej drużyny, Samuel Soprien, jest James, jest Nalepa. No i uwaga, bo już pierwszy stały fragment gry dla Korony. No ale wychodzimy tutaj z piłką, Emiliano Sala, ależ ładnie teraz zrobił to Argentyńczyk, Emiliano Sala! No ale teraz, cóż teraz zrobił Argentyńczyk, miał dobrą szansę, mógł tam biec do samego końca, uderzać się mocno, no on próbował takim ładnym technicznym uderzeniem w okienko pokonać tutaj Dariusza Trelę, no niestety to się nie udało. Uwaga, Kiżniczenko, no chyba będzie gol, tak jest, 1-0. Sergiej Kiżniczenko bezpośrednio z rzutu wolnego, 27 gol w tym sezonie reprezentanta Kazachstanu, no i niestety przegrywamy 0-1 od 18 minuty z Koroną Kielce, ale uwaga, bo teraz my mamy stały fragment, Ureta, dośrodkowanie, Michał Nalepa, no ale niestety Dariusz Trela tam bardzo pewnie wyłapuje to dośrodkowanie. Sergiej Kiżniczenko, Cebula. Teraz dobrze blokujemy rywali, jest Hołota, ale bardzo niedokładne zagranie. Aczkolwiek jeszcze tutaj dobrze Boser do spółki z Szejkiem Bongry odzyskali piłkę dla naszej drużyny. Sopien. Piłka do Michała Szewczyka, ten do środka, do Hołoty. Szejk Bongre. Michał Nalepa. Jeszcze raz Szejk Bongre, ładne teraz zagranie do Szewczyka. Szewczyk do Sali. Sala jeszcze zablokowany, no i na wszelki wypadek na rzut rożny wyekspediował tę piłkę Paweł Golański. Będziemy mieli kolejny rzut rożny, Ureta, dośrodkowanie. No ale niestety po raz kolejny nic z tego dośrodkowania nie wyszło. Rusza tutaj z kontrą zespół naszych rywali. Mamy przewagę w posiadaniu piłki, wypadałoby ją wykorzystać, no ale niestety jak na razie nie za bardzo stwarzamy sytuację pod bramką drużyny z Kielc. Jest Cebula, Lisowski, Popara, teraz dobry odbiór, udało się odzyskać piłkę. Lamin Jasama, Lloyd James, dobre podanie do Sali. Jeszcze tutaj Ureta, jeszcze będziemy przy piłce, Ureta. Ureta, dośrodkowanie, Sala! No i niestety Trela broni. Ajajaj, kolejna niewykorzystana sytuacja. No fatalnie tutaj gramy w ofensywie. Nie potrafimy sobie stworzyć jakichś klarownych sytuacji. Wciąż tutaj, mimo że
Staramy się tutaj dojść do bramki Korony. No to niestety skuteczność jest kiepsko. Może teraz Sala, no jak mógł tego nie wykorzystać. No to była 200% sytuacja i w jakiś cudowny, niewytłumaczalny sposób interweniował Dariusz Trela. No moi drodzy, to, że bramkarze rywali mają mecze życia w spotkaniu z nami, no już zdążyłem się przyzwyczaić, no ale mimo wszystko tutaj musimy koniecznie zacząć lepiej grać w ofensywie, no bo bez tego tutaj nie ma absolutnie żadnych szans na jakieś tutaj profity w walce o tytuł mistrzowski. No tutaj Korona wciąż przy piłce, piłka do Daniela Barbusa, dobrze jednak przejmuje ją Sheikh Bongré. Jest Bosserts, Matias Bosserts do Sali, no ale niestety przejmują piłkę rywale. Tutaj na szczęście dobrze teraz odzyskujemy. Hołota i Ureta, Lamin Jasama. Ureta do Sali, ten do Hołoty, Hołota, no i znów broni Dariusz Trela. No nieprawdopodobnie, kolejna świetna sytuacja naszej drużyny, znów niewykorzystana, może teraz Hołota, jeszcze nie koniec tej sytuacji, jeszcze Hołota, Lloyd James, jeszcze tutaj były piłkarz Śląska Wrocław, no ale ostatecznie wszystko kończy się gwizdkiem arbitra, no i do przerwy niestety przegrywamy, mimo że mamy dosyć sporą przewagę, tak mi się bynajmniej wydaje, 0-1, zatem rozpocznijmy sobie drugą połowę. Oczywiście nie jestem zadowolony z tego, co działo się w tych pierwszych 45 minutach. No i tutaj mam nadzieję, że w końcu uda nam się przełamać. No i strzelimy w końcu wyrównującego gola, bo na razie jest z tym naprawdę bardzo kiepsko. Mamy 60 minutę prawie już, jeszcze żółta kartka dla Lamina Jasamy. No druga połowa już znacznie słabsza w naszym wykonaniu niż pierwsza. No nie stwarzamy tutaj tych groźnych sytuacji pod bramką Korony. Zatem musimy tutaj poczynić jakieś zmiany. W miejsce Jamesa pojawi się Maciej Gajos. No i on tutaj zajmie miejsce w ataku obok Emiliano Sali. Zatem zmienimy sobie tak, ponieważ tutaj Sala jest piłkarzem lewonożnym. Jako cofnięty napastnik atak. Do środka przesuniemy Bongré oraz właśnie Hołota, który tutaj będzie pełnił rolę cofniętego rozgrywającego. Szewczyk i Ureta jako napastnicy. No i tutaj czy jeszcze jakieś zmiany sobie poczynimy? Chyba może na razie nie. Na razie zostawimy sobie właśnie tą jedną zmianę. No i zobaczymy, jak to wpłynie na grę ofensywną naszego zespołu. No bo na razie jest naprawdę kiepsko. Jest 0-1. No i uwaga, bo mamy sytuację. Bongré. Samuel Soprię, dośrodkowanie. Maciej Gajos. Jeszcze Bongré, jeszcze Hołota. Gajos, uwaga, jest Michał Szewczyk, no i broni Dariusz Trela, kolejna dobra sytuacja, kolejny dobry strzał na bramkę wychowanka właśnie Wisły Kraków, no ale niestety nie chce coś dzisiaj wpaść piłka do siatki. Uwaga, bo teraz Sergiej Kiżniczenko, no i proszę bardzo, jedna sytuacja i gol dla Korony, no tutaj walimy głową w mur, no a Korona niestety strzela bramki, jest już 0-2, no i chyba koniec definitywnie naszych marzeń o tytule Mistrza Polski. No wielka szkoda, bo tutaj mieliśmy swoje szanse, gdyby udawało się je wykorzystać, być może coś byśmy więcej ugrali. Uwaga, Michał Szewczyk, no i kolejna niewykorzystana sytuacja, no naprawdę katastrofalnie wygląda nasza postawa w ofensywie. No tutaj jeszcze zostawimy sobie tą akcję i przeprowadzimy sobie ostatnie dwie zmiany, które pozostały nam w tym meczu. Gajos do Sali, może w końcu coś się uda strzelić. Jeszcze Ureta, jeszcze tam trafiony któryś z obrońców Korony. No i niestety nie ma bramki. No fatalny dzisiaj występ Emiliano Sali. Bardzo słabo wygląda Argentyńczyk. No i musimy go tutaj oczywiście już zdjąć z boiska. No szkoda, że tutaj tak słabo wygląda nasza gra ofensywna, no bo w defensywie spisujemy się całkiem poprawnie, no może poza tymi dwoma właśnie stratonymi golami, dużo odbiorów z naszej strony, no i tutaj naprawdę myślę, że bylibyśmy w stanie powalczyć. Uwaga, może jeszcze jakaś sytuacja, jeszcze tutaj myli się Bosserts, jeszcze Popara, no to spójrzmy tutaj, jak dał przejść swojemu rywalowi Lamin Jasama, no ale na szczęście Popara nie wykorzystał tej sytuacji. No i musimy go tutaj pokryć, jak tutaj sugeruje nasz asystent. Jeszcze będzie jedna sytuacja, Daniel Barbus, no ale niestety jest to sytuacja Korony, ależ teraz fatalnie Jasama, jest Popara, no ale tutaj troszkę jeszcze zawahał się, troszkę wypchnięty, jeszcze Jacek Kiełb, no i jakimś cudem tym razem piłka nie wpada do naszej siatki, bo tutaj to my mieliśmy na razie pecha, no a teraz mieliśmy bardzo dużo szczęścia, ale jeszcze tutaj piłkę rozgrywa zespół Korony, no i wyjaśnia sytuację Lamin Jasama.
jeszcze jest 88 minuta rywalizacji, jeszcze Sergii Kiżniczenko, jeszcze będzie Ureta do Boguskiego, no ale tutaj dobrze Tomasz blokuje to podanie w kierunku naszego doświadczonego napastnika, jeszcze Romarik i Hołota, Boguski, Gajos, jeszcze okazja, Michał Szewczyk, no i tutaj po raz kolejny w jakiś niewytłumaczalny sposób interweniuje Dariusz Trela, uwaga, bo no, gra już nam z tej sytuacji nie pokaże, a skakał tam do główki Michał Nalepa, no ale niestety nic z tego nie wynikło. No i moi drodzy, mogę już teraz oficjalnie powiedzieć, że przegrywamy mecz z Koroną Kielce, no i chyba definitywnie już musimy pożegnać się z tytułem mistrzowskim. No 4 mecze i tylko jeden punkt jak na razie w grupie mistrzowskiej, no z takim dorobkiem absolutnie nie da się zdobyć tytułu mistrzowskiego, tak więc no tutaj wielka, wielka naprawdę szkoda, bo mieliśmy naprawdę sporą szansę na to, aby tutaj powalczyć o tytuł mistrzowski w tym sezonie, no ale wszystko chyba jednak wskazuje na to, że po raz trzeci już z rzędu będziemy musieli obejść się smakiem, już 7 punktów przewagi Lecha Poznań, no i już naprawdę chyba jakiś cud musiałby sprawić, że to my, a nie zespół z Poznania sięgnie w tym sezonie po tytuł mistrzowski. No bardzo dobry mecz dzisiaj Sergija Kiżniczenki, no gdyby tego piłkarza nie było w zespole Korony, no to być może wówczas jakiś tam szanse byśmy mieli, no ale niestety to jeszcze Nalepa i Żasama będą zawieszeni na następne spotkanie. No tutaj jeszcze rozdanie nagród w Anglii, tutaj kolejne plebiscyty, menedżer roku, złota rękawica i tak dalej, i tak dalej. No szkoda moi drodzy, niestety po raz kolejny tutaj przegrywamy, po raz kolejny muszę tutaj skrytykować tych moich zawodników, którzy słabo zagrali, no ale jak widzicie tutaj to nie za bardzo zdaje jakiś rezultat. Spójrzcie tutaj z Żasama, on zapewne się nie zgodzi, że zagrał słabo. Jestem tego niemal pewien. O, a jednak się tutaj przyznał do tego, że zagrał słaby mecz. No, to się rzadko zdarza w przypadku tego piłkarza. Samuel Soprien, no nie zagrał jeszcze aż tak fatalnie. No, Emiliano Sala, on zagrał również bardzo słabe zawody. Skrytykuj ostatni mecz. Musi szczęście trafiać do bramki. Zgadzam się, jestem rozczarowany. Okej. No tak, ja tych moich zawodników krytykuję, oni niby przyznają się do błędów, no ale nie za bardzo to ma jakikolwiek wpływ na ich postawę w kolejnych meczach, zatem no nie wiem czy tutaj zbyt rzadko próbowałem przy piłce, no to tutaj... Wiecie co, może jeszcze zróbmy sobie po prostu rozmowę z zespołem, myślę, że to będzie dobry pomysł, może to w jakiś sposób poprawi morale naszych zawodników, zebranie zespołu, spójrzmy tutaj, jeździ nam ostatnio nieźle, naprawdę... Zależy mi na tym, abyśmy się nie załamywali. No tutaj musimy się sprężyć i to szybko. Dokładnie takie reakcje oczekiwałem. No tutaj dwóch piłkarzy zareagowało pozytywnie. Semir Stilic, a także chyba Marko Jovanović z tego wynika. A nie, przepraszam, Abdullah Endur. No ale w każdym razie w miarę pozytywny wpływ ta rozmowa miała na moich zawodników. No i mam nadzieję, że w następnych spotkaniach w końcu uda się sięgnąć po pierwsze w tym sezonie grupy mistrzowskiej 3 punkty, no bo już w następnym spotkaniu gramy na wyjeździe z Widzewem, również kolejne ciężkie spotkanie, później u siebie z Ruchem Chorzów, no i w ostatniej kolejce mecz z Legią Warszawa. No moi drodzy, to może być spotkanie o wicemistrzostwo Polski, no bo o mistrzostwie już chyba w tym sezonie możemy zapomnieć. Już ta strata 7 punktów jednak chyba wydaje się jednak zbyt duża. Dobrze moi drodzy, zatem na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie. W kolejnym odcinku na pewno pokażę jakieś statystyki, również jakieś informacje dotyczące mojej drużyny. Na dzisiaj to wszystko, co przygotowałem. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z FMA 2014. Trzymajcie się, na razie, cześć!